Króciutko teraz wprowadzimy się w nową jakby obszar argumentacji Pawła w liście do Rzymian. Minimalne wprowadzenie zrobimy do sekwencji B1, czyli tekstu od 6.1 do 7.25, tak? Ten tekst nas będzie interesował dzisiaj, chciałbym go zakończyć również dzisiaj. No i zobaczymy, czy nam się to uda. Dobrze, co to jest za blok? Czyli tak, po przejściu na samym początku, gdzieś tam chyba czwarty wykład z poprzedniego semestru, tych cząstek takich na krawędziach listu, potem kończyliśmy poprzedni semestr omawianiem właśnie tego bloku od 1.18 do 5.21. I w poprzednim semestrze żeśmy to zakończyli. Dzisiaj zakończyliśmy omawianie bloku 9.11, czyli tych tekstów właśnie równoległych względem siebie, tematycznie pokrewnych. Dobrze. To mamy za sobą. I to były to całe tutaj te zielone, to są sekcje, żebyście tak więcej po prostu łapali z tych określeń, które używam, bo rozumiem, że są dla Was sztuczne, no ale jakoś muszę zapanować nad tymi kawałeczkami tekstu. I teraz rozpoczniemy pracę nad parą, która jest w ramach sekcji D i w ramach sekcji D1 razem, tak? To jest struktura równoległa, rozdzielona. To są części akcentowane. Rozdziały 6-7 jest akcentowane w ramach tego pierwszego szeregu, a potem tekst 12-1 do 15-13 będzie akcentowany w ramach tego drugiego szeregu. Obydwa te teksty oczywiście są ze sobą pokrewne i pozwólcie, że już Wam coś powiem o tych tekstach. Po pierwsze, one są akcentowane w ramach tych par. Czyli nie dyskusje o usprawiedliwieniu były dla Pawła bardzo ważne, ale to, jakie mają być potem praktyczne konsekwencje z tych całych lekcji, które Paweł wcześniej przedstawił odbiorcom. To jest dla niego ważne. Co więcej, chodzi mu po prostu przede wszystkim w tych obydwu sekwencjach, żeby we właściwy sposób zagospodarować te prawdy, które im do tej pory przedstawił. I przechodząc już na przykład do tego, co macie być może przed sobą, jeżeli chcecie korzystać z tych materiałów, które Wam wydrukowałem, to teraz jesteśmy dzisiaj, mam nadzieję, że dzisiaj to skończymy, na karteczce z czerwoną strzałką skierowaną w prawo, tak? I to jest, są rozdziały właśnie od 6 do 7. No i zobaczymy, czy nam się to uda jakoś opowiedzieć. Powiedzmy jeszcze najpierw troszeczkę o tej sekcji, o tej sekwencji B1 i B2 jako parze, co je charakteryzuje. Więc tak? Czyli co charakteryzuje te dwa bloki? 6-7, a potem 12-1, 15-13. I tutaj macie pewną listę, którą przeczytam. Więc przede wszystkim pokazuje jakby praktyczne konsekwencje pojednania z Bogiem w Chrystusie. Wiary jako drogi do usprawiedliwienia, tak? Paweł ukazuje życie jako unikalną więź z Chrystusem i że ma być po prostu służbą. Życie ma być służbą Panu. Akcentuje życie pod prawem miłości, w nowości ducha. Ze względu na Ducha Świętego, a w wolności od przestarzałej litery prawa. Tak? Już dzisiaj w tym 6-7 rozdziale będziemy te rzeczy widzieć. Widzimy mocne zaznaczenie wagi odpowiedniego mentalnego uformowania i ukierunkowania wierzących. Tak? Czyli Paweł widzi porządek, tak? Od właściwego poznania i zrozumienia rzeczy do właściwego postępowania, do właściwej, adekwatnej praktyki. Obie części korzystają z obrazu przejścia od śmierci do życia oraz od niewoli do wolności. Te kody są obrabiane przez Pawła na różne sposoby. Dzisiaj to też mam nadzieję, że już nam wyjdzie, tak? I w tych obydwóch blokach
odwołania do tekstów Starego Testamentu są niezwykle sporadyczne. I to jest taka, powiedziałbym, przepaść względem tego, co było w tych sekwencjach A1 i A2. Tam odwołania intensywne, obszerne, całe obrazy przywoływane. Tutaj niezwykle rzadkie, jeśli już. Jeśli chodzi teraz o rozdziały 6-7, to jeszcze coś tutaj chciałbym dopowiedzieć. Dyskusje Pawła toczone są na określonym tle, tak? On tutaj będzie odnosił się do różnych zarzutów, różnych podejść, ale to wszystko, co przedstawi, ono ma określone podłoże. I to podłoże to oczywiście to, co powiedział właśnie w tej części bezpośrednio poprzedzającej i oczywiście w części równoległej. Ale gdybym miał wybrać z tego bloku coś najbardziej takiego podanego wprost, czytelnego jako tło do tego, jak będzie się bronił z różnych potencjalnych, z różnych zarzutów, które napotyka, to powiedziałbym, że tym tłem dobrze wyrażonym jest fragment Rzymian 5:1-11. Tak? On jakby najbardziej wyraziście ukazuje nowość sytuacji człowieka, który zaufał Chrystusowi. I pokazane jest jakby nowe doświadczenie Boga, doświadczenie Jego miłości, przebaczenia, ożywienie nadziei na przyszłość i na spotkanie z Bogiem i odzyskanie sił do życia oddanego Bogu. Tak? To jest, wydaje mi się, taki bardzo, bardzo wprost jakby podany fragment, który stanowi tło do tych właśnie rozważań Pawła. Jeśli chodzi o Rzymian 7, to Paweł jedynie rozstrzygnął, że uczynki prawa, jako przygotowanie do tego rozdziału 7, że uczynki prawa nie mogą być podstawą pojednania z Bogiem. Ale problem prawa jeszcze jest przez niego dyskutowany i zostanie troszeczkę pogłębiony, zwłaszcza jeśli chodzi o jakby relację człowiek-prawo, co się dzieje na tym styku. Dobrze, w 7 rozdziale tego problemu nie wyczerpię, ale kolejne rzeczy podrzuci nam w tej kwestii. No to przechodzimy już do tekstu 6:1-7:25. Czy macie jakieś pytania w ogóle, zanim jeszcze do tego wyjdziemy? Czy do tego coś chcecie? Mamy taka ogólna refleksja, że główny akcent całego listu jest na praktyczność, na zastosowanie rzeczy w życiu, nie? Jest dużo głębokiej teologii, ale z tego musi coś wyniknąć. Jeśli prawie. Coś nie wyniknie, prawie. To... Bracie, prawie, ponieważ te... List... o 8 rozdziale. Ach, właśnie. Jeszcze tylko ten 8, tak. No. Nie, aż ten 8. Jeszcze tylko ten 8, ale jednak to 8 zbiera praktykę, tak. I głęboką teologię, i głęboką wizję. Także na to jesteśmy przygotowani w 8. Natomiast prawda jest taka, że te najbardziej rozbudowane objętościowo argumentacje wypowiedzi Pawła zmierzają rzeczywiście do właściwej praktyki, do właściwych jakby postaw, zachowań, reakcji, które mają się dziać pomiędzy wierzącymi i na styku pomiędzy wierzącymi, a jakimkolwiek innym człowiekiem poza tą bezpośrednią społecznością. Dobrze. Jak zbudowane są rozdziały 6 i 7? Wedle mojego jakby wyczucia składa się ten całość jakby, no to taka prosta struktura koncentryczna, tak? Czyli dwa bloki, a w środku pewien wyróżniający się tekst. Te dwa bloki rozwija Paweł według takiego właściwie bardzo prostego schematu. Stawia na początku każdego bloku jakieś pytanie, a następnie rozwija odpowiedź, która zawiera obraz lub kombinację obrazów, które moim zdaniem mają być taką po prostu takimi kotwicami dla myśli wierzących, tak? Aby ktoś przyjął właściwą perspektywę, aby jakby za pomocą obrazu właściwie się usposobić do tego, jak ma żyć, jak ma po prostu podejmować decyzje, jak ma o sobie właśnie myśleć i o sytuacji, która go otacza. No i te pytania widzimy w 6:1-2a, 6:15, 7:7a, 7:13, tak? Cztery pytania. I
Paweł stara się jakby odbić, może nawet nie tyle od tych pytań, ale od tez jakichś tam oponentów, które zostają zamienione tutaj przez Pawła w tym liście na określone pytania i potem z tymi tezami, które jakby są za tymi pytaniami, Paweł stara się uporać. Czyli mamy całość naszego tego układ treści jest mniej więcej taki. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? No w żadnym razie, tak? No i Paweł tutaj będzie to rozwinął. Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? No w żadnym razie. No i będzie tutaj rozwinięcie. Potem mamy, cóż więc powiemy, że zakon to grzech? No w żadnym razie, tak? I będzie znowu wyjaśnione, jak to Paweł widzi i dlaczego uważa inaczej. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią, prowadzi do zła? No gdzieżby tam znowu, co nie? I znowu Paweł będzie rozwijał to i dlaczego uważa, że to jest absurdalne podejście do sprawy. W środku pojawia się tekst, który jest troszeczkę jakby inaczej wprowadzony przez Pawła, 7:1-6 i widzimy, jest inaczej wprowadzona ta dyskusja, która się tam pojawia w tych 6 wersetach i pojawia się tam jakby inny obraz, który moim zdaniem przy takim układzie całości, no to nie mam innego wyjścia, musi być tym czymś, co Paweł chce powiedzieć przede wszystkim, a te dyskusje jakby otaczają i jakby stanowią jakby uzupełnienie argumentacji Pawła w tym właściwym sposobie poukładania sobie wszystkiego w głowie do właściwego życia, do właściwego działania. Dobrze. Dyskusja Pawła toczy się w pewnym specyficznej atmosferze w tych dwóch rozdziałach. Ta atmosfera jest różna w rozdziale 6 i różna w rozdziale 7 poniżej tego bloku centralnego. To są jakby dwa różne klimaty, różne sytuacje tych jakby ludzi, z którymi jakby podejmuje polemikę. To, co widzimy w rozdziale 6, no to mamy jakiegoś przedstawiciela, który stawia jakieś takie po prostu myślenie ma. Jeśli Bóg pragnie, by jego łaska królowała, to należy czynić zło, by pomagać Bogu, by pomnażać Bogu okazję do okazywania łaski. Tak? Czy to jest logiczne? Pytanie, czy to jest logiczne? Tak. Na pierwszy rzut oka, tak. Ale zwróćcie uwagę, istnieje jakaś logika, która by to obroniła, co nie? Jeśli Bóg zdejmie z człowieka kodeks prawa, to znak, że teraz nie oczekuje od człowieka poddania jakimś wymaganiom moralnym. Skoro Paweł mówi, że po prostu nie jesteśmy pod prawem, jesteśmy zwolnieni od prawa, umarliśmy dla prawa, no to prawo jednak kojarzy się z jednak jakimś kodeksem wymagań wobec człowieka, tak? Skoro nas nie dotyczy, no to mówiąc krótko, no też nie ma nas co bezpośrednio rozliczać, tak? Nie musimy się do niczego przyrównywać, tak? Potencjalnie. No i dlatego mówiłem wam o tym 5:1 do 11, tak? Że to jest tło dla stanowiska, jakie przyjmuje Paweł i wierzący powinni przyjąć. Czyli Paweł w 6 odnosi się do osób, moim zdaniem przede wszystkim z pogan i ich sposobu myślenia o Bożym planie i Ewangelii, który zdradza kompletne niezrozumienie sytuacji i potrzeby człowieka, a także kompletnie błędną wizję Boga i jego celów. Paweł rozpoczął list do Rzymian od tego, że człowiek znajduje się w głębokim dole i właśnie potrzebuje ratunku. I potem o tym ratunku całe rozdziały pisze, jak to po prostu Bóg zaprojektował i jak to przeprowadza. Tymczasem ktoś tutaj nagle wychodzi jakby zupełnie z nową optyką. No i co z tego, że to jest gdzieś lokalnie może być... Dało się jakoś pochytać to logicznie, tak? Skoro jednak ten ktoś jest oderwany kompletnie od szerszego obrazu sytuacji, w jakim jesteśmy. Dobra, to jest jeden temat. No i mam wrażenie,
Inaczej, po pierwsze te pytania nie są zupełnie nowe. Już Paweł odniósł się do takiego podejścia, do takiego pokręconego w 3:5 w liście do Rzymian, tak? 3:5-8. Jeśli bowiem nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czyż Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? Po ludzku mówię. Zwróćcie uwagę, on znowu przetwarza pewne tezy na pytania, tak? Czyli zrobił to samo, co tutaj w 6 rozdziale, tak? Z pewnością nie, bo jak Bóg ma sądzić ten świat? Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały Jego, o, to jest to podobne do tego pierwszego, to dlaczego jeszcze ja miałbym być sądzony jako grzesznik, tak? Dokładnie. Jeżeli rozrabiam, a to po prostu potem Bóg mówi, patrzcie, jaki jestem łaskawy, no to czego się mnie czepia, co nie? To ja mu właściwie pomagam w tym, żeby budować Jego chwałę. Fantastyka, fantastyczna optyka. I wydaje się, że osoby, które tak stawiają sprawę, to zdaniem Pawła takie cwane ludki, które zawsze znajdą jakąś ścieżkę, jakiś punkt widzenia, by odwrócić kota ogonem, tak? W związku z tym, choć z pozoru mogą błyszczeć sprytem, elokwencją i błyskotliwością, to jednak wydaje się, że Paweł ma ich inny obraz. Uwaga. No, starałem się narysować coś, co będzie nie tyle zabawne, co też jakby pokazywać pewną drapieżność, bo tezy, które są tą podstawą pytań, no to jest taka, po prostu taka ekwilibrystyka logiką, tak? Przyjąć taką pozycję, która po prostu może kogoś zagiąć, ale w ogóle nie nadążanie, niechęć do nadążania za tym, co rzeczywiście się dzieje i czego rzeczywiście szukamy, tak? Czyli ci przedstawiciele bądź zwolennicy takiego myślenia to mają jednak jakąś zwichrowaną optykę. Ewidentnie nie rozumieją potrzeby ratunku człowieka, dla człowieka i raczej szukają okazji do swobody do moralnego, od moralnego zobowiązania. I ja po prostu mam wrażenie, że Paweł, odwołując się do takich właśnie tez, to Paweł w tym liście nawiązuje do pewnej wizji człowieka, którą przedstawił w rozdziale pierwszym. Pozwólcie, że przypomnę kilka wersetów. Poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności. Pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni. Nierozumni, nie stali bez serca, bez litości. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Tak? Czyli zwróćcie uwagę, jeszcze pochwalają to, którzy to czynią, a w tym rozdziale trzecim Paweł mówi, no, ale to nas oskarżają, że my pochwalamy właśnie robienie zła, tak? A to właśnie tamci są w takim obozie, nie? Czyli mam wrażenie, że Paweł w różnych miejscach, kiedy zaczyna mówić po ludzku, jak to mówi, czyli ludzkim językiem, stara się przywoływać perspektywy, które gdzieś odbijają jakąś niechęć jednak wobec Boga, jakiś opór wobec Niego i z tego oporu rodzące się odpowiednie myślenie Paweł będzie podawał krytyce, ale też trzeba powiedzieć, że w różnych innych miejscach krytykuje odbiorców bezpośrednio swoich, kiedy widzi, że oni zdradzają ślady takiego myślenia. Nie? Kiedy krytykuje to, że razem się te dwa obozy, judeo-chrześcijan i pogano-chrześcijan, rywalizują, zwalczają i jeden drugiego posług ma w pogardzie, no to on widzi odbicie tego, że czegoś jeszcze nie poukładali w swojej głowie we właściwy sposób, tak? I podejmuje tą krytykę również w stosunku do swoich bezpośrednich adresatów. Dobrze, oczywiście zrobienie takiego śmiesznego i drapieżnego gościa, po prostu to trzeba też uważać, moim zdaniem, wybaczcie, ale tą uwagę muszę tutaj poczynić jako przestrogę. Bo jak widzieliśmy chociażby w Rzymian 9:11, czasem dana społeczność może oskarżyć o taką postawę kogoś, kto im mówi prawdę, ale oni sami obrośli jakimś kłamstwem,
a prawda jest im w tym momencie niewygodna, tak? Czyli zwróćcie uwagę, że mamy takie konotacje. Ładne, dobre, brzydkie, złe. Oczywiście życie nas uczy i Biblia nas uczy, że nie ma takiego prostego połączenia, więc po prostu przypadkiem nie chciałbym, żebyście poszli tą drogą, że po prostu wszystko, co złe nas spotyka, to wygląda właśnie tak. I widać wszystkie pazurki. Tak nie jest, bo Paweł, właśnie mówiąc prawdę, po prostu był na celowniku swoich rodaków, tak? Ale to samo mamy z Hiobem, kiedy mówi prawdę swoim przyjaciołom, też jest na ich celowniku, a po prostu mówi jak jest. Jeremiasz jest ścigany przez swoich, chce dobrze i mówi prawdę, a jednak jest uważany za wroga narodu, tak? Więc wybaczcie za tę delikatną jakby uwagę. Paweł nie zajmuje się tutaj szczegółami, ale pokazuje jednak pewien trend myślowy, pewien kierunek, który prezentują pewni ludzie i jak to odbija się na ich stosunku do Boga i do Chrystusa i do dzieła Boga. Dobrze, w 7 rozdziale dyskusja Pawła toczy się troszeczkę inaczej. Tak? Mamy tam kogoś zupełnie jakby w innej bajce i ktoś mówi coś takiego: Pawle, czy z twojego nauczania o łasce mam wyciągnąć wniosek, że prawo jest złem? A może jeśli nawet prawo jest dobre, to jednak mam uznać, że prowadzi do zła, jest w tym sensie w jakimś sposób odpowiedzialny za zło. Tak? To są zarzuty, które się pojawiają w tym 7 rozdziale. No i Paweł mówi, po pierwsze oczywiście w żadnym razie, ale obraz tego człowieka jest zupełnie inny tam narysowany. Przedstawia człowieka w sytuacji, która jest takiej, że ten człowiek jest po prostu, żyje pod prawem, ale uznaje najprawdopodobniej, to nie jest dopowiedziane, tradycyjny sposób odniesienia się do tego prawa i przyjmuje, że poleganie na nim samym prowadzi do usprawiedliwienia, uczynki prawa. Tak? Ten ktoś zna przykazanie i szanuje je, ma pragnienie czynić dobrze, jednak nie opiera się na łasce Chrystusa, ale zamierza sięgnąć po usprawiedliwienie sam, opierając się na własnych siłach. Fragment ukazuje sytuację takiej osoby jako okoliczność odkrycia prawdy o skłonności człowieka ku złu, która jest czymś znacznie głębszym, niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Tak? Stanu wywołanego tą wewnętrzną słabością nie da się przezwyciężyć prawem bez łaski i miłości Chrystusa. I to jest coś, co po prostu różni tego rozmówcę hipotetycznego od tamtych. Tak? Paweł docenia tutaj w jakiś sposób to, że ten ktoś chce czynić dobrze, ma poznanie, tak? I nie chce uciekać, ale odkrywa w sobie coś, co nie pozwala mu być w tym obszarze, no właśnie, żywy duchowo, wolny ku dobremu, we właściwy sposób, tak jakby po prostu chciał. Te dwa bloki tekstu, pozwólcie jeszcze na parę słów, żebyście byli jakby wstępnie jeszcze jakoś tam przygotowani na to, co będzie w środku. Każdy z tych bloków jest jakby kompozycyjnie całością. Jedna całość, druga całość. Jednak Paweł dołożył nam pewnych takich jakby wspólnych związków pomiędzy tymi częściami. I oprócz tego porządku, że tu jest pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź, dołożył jeszcze to, że pewne motywy, pewne obrazy w pierwszych odpowiedziach pojawiają się intensywniej i w drugich. Tak? W pierwszym będziemy widzieć, że bardzo intensywnie pojawia się kwestia śmierci i życia. Śmierci i nowego życia. Tutaj będzie życie, które przechodzi w śmierć pod wpływem prawa. Kolejne odpowiedzi, tam będzie jakby obrona wolności w Chrystusie i wyzwolenia z niewoli grzechu. Tutaj będzie pokazany stan człowieka, który odkrywa swoją niewolę wewnątrz siebie i ostatecznie pojawi się to, że wyzwolenie jest w Chrystusie. Tak? Tutaj Chrystus się jakby nie pojawia, tu się pojawia tylko jakby sama jakby sytuacja. Człowiek, który jest pod prawem w stosunku do prawa.
Okej. Te dwa bloki różnią się pod jeszcze jednym względem, tak? Tak powiedziałem, tutaj jest są raczej mowa o środowisku pogan, którzy przechodzą w wierzących. Tutaj jest mowa w większości o człowieku, jakby, który jest pod prawem. I w końcu tutaj jest ten sygnał, że jest możliwość właśnie znalezienia rozwiązania w Chrystusie. O ile tutaj w pierwszym tym bloku mamy skupienie się na tym, że Paweł objaśniając coś ostatecznie wzywa odbiorców do czegoś, aby coś zrobili i zachowali się w określony sposób, tak? O tyle tutaj jest pewien opis sytuacji, pewna analiza, w jakiej sytuacji znajduje się ktoś, kto właśnie jest pod prawem i usiłuje jakoś być pod prawem z Bogiem jako żywy duchowo, tak? Czyli tu jest jakby taka, powiedziałbym, analiza, opis pewnego sytuacji. Tutaj mamy ewidentnie charakter apelu, wezwania, aby podjąć określone kierunki zachowań, do którego to apelu właściwie te pytania są właściwie tylko takim, powiedziałbym, pretekstem. No to chyba już czas na tekst, co nie? Najwyższy. Dobrze. Czy jakieś pytania macie? Nie. Dobrze. Czyli ze względu na te dodatkowe wspólne motywy, życie, śmierć, a potem niewola, wolność, zdecydowałem się, że będę pokazywał teksty z 6 i 7 rozdziału obok siebie. Tak? Po prostu tylko tyle, żebyśmy jakoś tam widzieli, jak te dyskusje się toczą. Pod pewnym względem mam wrażenie, że te dyskusje w 7 rozdziale są bardziej taką po prostu bardziej pogłębioną dyskusją, jak sądzę, tak? Jeśli chodzi o przynajmniej przebadanie przez Pawła tego, jak to jest z człowiekiem, jak to jest z tą walką, która się w nim dokonuje, bardziej patrzy w głąb. Tutaj, jeżeli się to pojawi, to jest to bardziej zakamuflowane w obrazach. Dobrze, no to czytam. Ach, coś zacznę. Pierwszy. O! Trzeba by pamiętać, że są jakieś pytania, co? Ja już czytam odpowiedzi. Mam jakieś pytania? Dobrze. Czyli pytanie było takie. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy, tak? To teraz idziemy dalej. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli zrośnięci staliśmy się przez upodobnienie do śmierci z Nim, wówczas i w podobieństwie zmartwychwstania będziemy, w to myślę, zrośnięci. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół ukrzyżowany, aby zostało unicestwione ciało grzechu, tak byśmy już nadal nie służyli grzechowi, ten bowiem, kto umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też żyć będziemy z Nim. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera. Śmierć nad nim już nie panuje. Co bowiem umarło dla grzechu, umarło raz na zawsze. Co zaś żyje, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, ku posłuszeństwu pożądliwościom jego. I nie oddawajcie członków swoich na oręż nieprawości grzechowi, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje na oręż sprawiedliwości Bogu.
Grzech zatem nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Dobrze, przeczytam od razu ten drugi fragment. Tak, po prostu przynajmniej żeśmy kontrolnie po prostu wiedzieli, co się tam działo. Dobrze. Czyli tam była kwestia teraz, czy że zakon to grzech? Nie, nie, w żadnym wypadku. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił nie pożądaj. Okazją zaś otrzymawszy grzech przez przykazanie wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. Ja żyłem bez zakonu niegdyś, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył. Ja zaś umarłem i znalezione zostało we mnie przykazanie to ku życiu, jako to ku śmierci. Albowiem grzech, otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Myślę, że czujecie jakby jakościową jakby różnicę, trochę klimat po prostu, że się jest odmienny. Zajmijmy się teraz w takim razie jakby porządkiem myśli w tych dwóch częściach, jaki jest. W pierwszym, tak to przynajmniej widzę, mamy najpierw rozbudowaną wersję przedstawionego stanu obecnego odbiorców w kontraście do stanu poprzedniego. Tak? I oczywiście tu jest intensywnie używany ten obraz nowego życia i śmierci ze starego życia. Tak? Stan obecny odbiorców w kontraście do stanu poprzedniego pojawia się również tutaj. Tak? Przy czym bardziej znowu jako element takiego wezwania i jakby przerzucenia jakby języka z tego bardzo obrazowego na ten bardziej konkretny, naturalny. W środku widzę apel o determinację trzymania się jakby oddania tego Bogu, który jest wzmocniony tym, jakby trzymania się tego nowego życia i jest on wzmocniony tym obrazem jakby śmierci dla grzechu, tak, że po prostu to jest jakby charakter ma jednokierunkowy, tak, że już po tej śmierci jakby nie można się wrócić do tego samego wcześniej, co bowiem umarło dla grzechu, umarło raz na zawsze, co zaś żyje dla Boga i to jest jakby odniesienie się do tego, że Chrystus ze życia, które miał tutaj wcielone, przeszedł do życia zmartwychwstałego i między tym życiem a tym poprzednim jest jakościowa różnica, tak? Czyli jak, ponieważ tak jest, tak? To wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga i tak to mniej więcej wygląda, tak? Czyli miejcie określoną wizję waszej sytuacji w poddaniu Bogu. Być może ten muszę jeszcze nad tym tytułem jeszcze troszeczkę popracować. Dobrze. Co mamy po drugiej stronie? Po drugiej stronie widzimy taką dość jednak wyraźniejszą chyba symetrię. Na początku mamy prawo jest dobre i daje poznanie zła i na końcu widzimy, że znowu jest prawo dobre i święte. W następnej warstwie widzieliśmy, jak skutkuje w człowieku, że zderzenie z przykazaniem prawa wzbudza w człowieku jakiś sprzeciw, tak? No to jest nazwane językiem, że po prostu grzech ożył i dostrzymał podnietę i wzbudził jakąś pożądliwość, ale mówiąc krótko, jest coś, zrób tak, bądź nie zrób tego tak, a w człowieku zaczynają się wzmagać reakcje dokładnie przeciwne. I tutaj mamy na dole to samo. Tak? Otrzymawszy podnietę, tak? Otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i tutaj jakby ta wewnętrzna sfera jest jakby dodatkowo jeszcze dookreślona.
że zwodzi mnie samego. W środku pojawia się takie dwa stwierdzenia, które są troszeczkę, pierwsze z nich jest może takie trudniejsze, no bo Paweł mówi, że żyłem. Żyłem, tak? Werset 9. Ja żyłem bez zakonu niegdyś. I tutaj nie dopowiada pewnej rzeczy, ale następna cząstka dopowiada. Kiedy przyszło przykazanie, umarłem. Ups. Tak? Więc, ale zostało to jakby objaśnione właśnie w tej środkowej warstwie, jak doszło do tej śmierci. Tak? Czyli Paweł mówi, coś jest w nas takiego i jest to coś w nas, a nie na zewnątrz, nie w prawie, co skutkuje ostatecznie złem. Tak? Dlatego tutaj już przedstawiłem takie właśnie dwie cząstki skontrastowane. I Paweł po prostu oczywiście używa tej argumentacji po to, żeby pokazać, że samo prawo nie chroni przed śmiercią duchową. Samo prawo, jakby bycie w relacji do samego prawa, nie chroni przed śmiercią duchową, nie chroni, ponieważ ta optyka, którą wam tutaj Paweł przedstawia nam i odbiorcom, jest na razie pozbawiona Chrystusa. Jest pozbawiona opierania się na łasce. Jest pozbawiona tego jakby elementu. Więc tak jak mówiłem, jak człowiek po prostu usiłuje iść sam, to w tym momencie zostaje sam rzeczywiście z tym, co ma w sobie i nie potrafi tego przekroczyć. Okej? Dobrze. Zajmijmy się w takim razie tym fragmentem pierwszym. Wybaczcie, dużo literek i dużo składania, ale po prostu no pewne rzeczy w tym miejscu będą po prostu trochę lepiej widoczne, a też chcę, żeby został wam ślad jakiś, że Paweł raczej jednak coś układa niż nie układa. Pierwszy fragment jest rozbudowany. Opowiem o nim troszeczkę tak ogólnie. Czyli po pierwsze Paweł pokazuje chrześcijanina, ogólnie rzecz biorąc, wywodzącego się z pogan jako kogoś teraz zanurzonego w Chrystusie. Chrystus jest jego nową rzeczywistością, jednak ktoś taki utożsamiać się winien w tym, co przeszedł Chrystus i odpowiednio to do siebie zastosować. I to jest jakby właśnie żywienie się pewnym obrazem, który Paweł dostarcza. Tak? Chrystus przeszedł przez śmierć przez zmartwychwstanie do nowego jakościowo życia. Tak? Paweł mówi więc o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, które mają się odbić w uczniu tym, że on sam również umiera dla grzechu, dla starego sposobu życia, stanu tyranii grzechu, a rozpoczyna życie nowe, poddane Panu, oddane Bogu. Naśladując to, co dobre, które ma być to życie, jakby podobieństwem do życia zmartwychwstałego Chrystusa. Ma być jakościowo czymś zupełnie nowym. Tak? To jest jakby próba powiedzenia innym językiem tego, o czym Paweł mówi przy tej całej rozbudowanej metaforycznie wypowiedzi wprowadzającej. Tak? My umarliśmy, jakże możemy żyć? Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni? Ochrzczeni w sensie takim, używam określenia ochrzczeni, ale to może być równie dobrze zanurzeni, tak? Zanurzeni, czy jakby wręcz uśmierceni przez zanurzenie, tak? W Chrystusie, w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy właśnie zanurzeni, czyli jakby włączeni, czyli ten pewien model myślowy, tak? Idąc za Chrystusem, szukam życia przez to, że uśmierć sam ten sposób życia, który jest Bogu niemiły, ale jest też zabójczy dla mnie samego. Tak? Czyli pewna idea, którą znamy również z Ewangelii. Tak? Kto, jak to jest? Nie bierze krzyża, tak? A idzie za mną i tak dalej. No wiadomo, branie krzyża to nie chodzi o to, żeby pomóc stolarzowi w robocie, tylko chodzi o to, jakby obraz drogi w kierunku ukrzyżowania, tak? Czyli jakby pewien proces, uczestniczenie w procesie uśmiercania siebie w co do tych sposobów jakby realizacji mojego ja, które,
które są egoistyczne, które są po prostu złe. A wspieranie i budowanie tych, których przykład dają mi Chrystus, do których mnie jakby zachęca Bóg, co do których pokazuje, że po prostu to jest dobry sposób dla bycia człowiekiem jako Bożego stworzenia. Tak? Dobrze. W związku z tym w centrum tego pierwszego tej bloczku pojawia się coś takiego, że w naszych tłumaczeniach brytyjskich, przynajmniej w naszych brytyjskim, tam się najczęściej pojawia wzrastanie, tak? Jeśli tak, chyba tak to jest. Możecie ktoś mnie tam sprawdzić, jak to jest w Brytyjce? Bo jeśli wzrastamy, czy wrastamy, tak? No więc chodzi o to, że to słówko, które się tutaj pojawia, a które ja zastąpiłem na wzrośnięci, zresztą chyba za nawet interlinią, ale sprawdziłem to, rzeczywiście ono nie ma w koncepcji jakby pogłębiania czegoś. Ta koncepcja podstawowa jest taka, że człowiek jest jedno z czymś. Stanowi jedno. Jest, następuje po prostu bycie razem, w sensie połączenie, tak? Dlatego ten obraz jest, wydaje mi się, silniejszy w wypowiedzi Pawła i mówi, że po prostu jeżeli rzeczywiście idziemy śladem Chrystusa do tego, co nam podpowiedział, to mówiąc krótko, jesteśmy z Nim, tak? A skoro w tej części życia po prostu jesteśmy z Nim, to tym bardziej, kiedy się to nasze życie tutaj dopełni, będziemy również z Nim w tym zmartwychwstaniu. Chyba, że Paweł może tutaj mieć na myśli również tym, że jeżeli upodabniamy się w tym uśmiercaniu, to będziemy też podobni w realizacji tutaj, teraz, tej nowej jakości życia. Tak? Będziemy. Może być jedno i drugie, nie? Może być jedno i drugie, ale wydaje mi się, że tutaj po prostu być może o tym życiu przyszłym tutaj nie ma. Wydaje mi się, że to będzie we fragmencie, bardziej podkreślone we fragmencie tym kolejnym. Dobrze. Okej. Okay. Czyli zwróćcie uwagę, Paweł korzysta właściwie z tego, co znamy z Ewangelii, tak? Obraz ukrzyżowania, samouśmiercenie jako wejście na drogę ucznia. Które spotykaliśmy w Ewangeliach i to mieliśmy w Mateuszu 10, 38, 39, 16, 25 i u Marka, i u Łukasza. To wszystkie tam rzeczy, taka koncepcja się pojawia, tak? Kolejne wezwanie do oddania życia starego, by zyskać nowe. To jest jakby taka wymiana, tak? Ale raczej taki proces. W centrum Paweł podkreśla jednokierunkowość tego procesu, to jest jedna rzecz. I mówi, że właściwie tak siebie uważajcie, za umarłych dla grzechów. Do tego języka zaraz musimy jakoś przejść. Zaraz wam coś powiem, jeszcze powiem o języku Pawła w tym fragmencie i w następnych fragmentach. Więc widzimy, że w całym tym fragmencie Paweł po prostu używa bardzo intensywnie języka obrazowego. I mam wrażenie, że zachowuje się po prostu jak trener. Jak trener. Trener zawodników, sportowców, tak? Być może, jeżeli ktoś z was jest jakimś kibicem tego czy innego dyscypliny, tej czy innej dyscypliny, to czasami w komentarzach tych komentatorów mówi, no, że tam po rozmowie z trenerem takim i takim, no to wychodzi, że u zawodnika tego, to jest jakiś problem z jego głową. Nie to, że jest głupi, tak? Ale że on przegrywa swoją walkę już w tej sferze. Nie wie, jak myśleć o swojej sytuacji. Pewną podpowiedź swoim kolegom po fachu podpowiadał Adam Małysz, tak? Zwłaszcza kiedy już sporo osiągnął. Już nic nie muszę, tylko mogę. Nie? I mówi, że to ustawia mnie we właściwym jakby komforcie do kolejnych zadań i kolejnej roboty, kolejnych jakby skoków. Tak? Mam wrażenie, że Paweł robi coś podobnego z wierzącymi. Dlaczego tak uważam? Dobrze, to już za chwileczkę. Chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że ten obraz tutaj przedstawiony zbiera ze sobą dwie rzeczy. Mówi, że
wierzący są w nowym stanie i w określonym procesie. Jest coś, co się wydarzyło już i przeszli z jednego jakby obszaru do drugiego, ale są też w pewnym procesie, o który trzeba zadbać i którym trzeba po prostu kontynuować. Tak? Z niepojednania z Bogiem weszli w pojednanie z Bogiem, z braku więzi i bliskości Chrystusa weszli w tę relację i to jest realne, ale z drugiej strony jest coś, co nadal jest do wykonania i co jest jakby ich odpowiedzialnością, aby po prostu trzymać się tego i to robić. To teraz zajmijmy się tym językiem nieszczęsnym Pawła. Wytłuszczone i podkreślone są sformułowania, które moim zdaniem wyrażają jaśniej to, co Paweł chce powiedzieć i co chce uczynić w stosunku do odbiorców. Te lekko wyróżowione to są przykłady ekstremalnych obrazów, jakie Paweł wykorzystuje. Tak? Ekstremalne, bo trzeba powiedzieć, że jednak śmierć i życie, no to jest jakiś obraz konkretny, albo ktoś żyje, albo ktoś jest umarł. Tak? Mówi, umarliśmy grzechowi. No ale czytałem wam tam fragment jako ilustrację do czegoś innego z pierwszego listu Jana, tak? Tak? Jak to tam było? Z tym Janem, tak? O zgodzie. Żeby się z Bogiem zgodzić co do tego, tak? Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg, no to... Ale my już nie mamy co wyznawać. Grzechy umarliśmy. No to Jan jest, nie doczytał Pawła i nie wie, że się coś zmieniło. Tak? Aktualna wersja prawdy do Jana nie dotarła. No, chcę, żebyśmy zobaczyli, jak ekstremalnych obrazów Paweł używa. Zrośnięci staliśmy się. Tak? Ale przez podobieństwo, owszem, ale zrośnięci zostaliśmy. Tak? Stary człowiek został wespół ukrzyżowany. Jak ukrzyżowany, no to ukrzyżowany. Tak? To już jest finał, teraz mamy nowy człowiek i już nie ma tematu. I ten język, myślę, że sprawia wielu z nas po prostu bardzo duży problem, bo to jest znowu ten żydowski, taki zero-jedynkowy i hiperboliczny po prostu język, który mówi o rzeczywistości w jakichś takich właśnie bardzo ostrych, wyrazistych określeniach, mimo że ma pełne zrozumienie tego, że jednak rzeczywistość jest trochę większa. Tak? Czyli metafory, obrazy są ostre, ale rzeczywistość jest miękka. I teraz zobaczcie, tą miękką rzeczywistość Paweł już zaczyna opisywać innymi słowami. Uważajcie siebie. Czyli to ja mam wykonać pewną robotę mentalną. Tak? Na dole. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym. No to jak ma nie panować, skoro jestem dla niego martwy? Albo rybki, albo akwarium, tak? Nie oddawajcie, a oddawajcie. Aha, czyli ja mam wybór coś zrobić, iść w jednym kierunku, albo nie iść w drugim kierunku. Nie rób ta tego, rób ta tak. Nie myślcie tak, myślcie tak. To jest coś, co w jakiś sposób jest rzeczą po mojej stronie. Tak? Pewien stan się zmienił. Jest teraz tylko pytanie, czy ja ten stan jestem w stanie utrzymywać w sobie mentalnie, aby brać z niego energię do tego, by iść w takim kierunku, a nie w takim kierunku. Tak? Grzech zatem nad wami panować nie będzie. Tak? To jest apel. Bardziej, tak? Nad wami nie będzie i ma tylko wtedy sens, kiedy okazuje się, że my z tym, co zrobił dla nas Chrystus, z tym, co właśnie mówiłem wam, że jest tłem 5.1.11, doświadczenie Boga, doświadczenie miłości, doświadczenie przebaczenia, doświadczenie łaski, albo jest dla nas czymś realnie doświadczonym i w związku z tym zaczyna być dla nas paliwem i motorem do tego, żeby iść w tym kierunku i pożytkować to w swoich codziennych jakby działaniach i życiu, albo nie, tak? Dobrze. Mój wniosek jest taki.
Chrześcijaństwo to droga za Chrystusem i z Chrystusem, na której potrzeba mieć stale przed oczami wyraźną wartość daru łaski, który nas spotyka w Chrystusie. Jasność co do miłości, której doznajemy od Boga, bo one są właśnie paliwem i motorem dla naszej determinacji i niepoddawania się w przegranych potyczkach z własnym złem. Dla Pawła jest jasne, że nasza droga w dużej mierze wymaga naszej odpowiedzialności, determinacji, wytrwałości jako odpowiedzi na doznaną łaskę i miłość. Tak? My jednak traktowani jesteśmy, moim zdaniem, przykład Pawła, ale też Jezusa z Ewangelii, jako osoby, które są zdolne zrozumieć wezwanie i również powinny być zdolne do odpowiedzialnej, adekwatnej odpowiedzi. Tak? Nie widzę w tym, co Paweł mówi, jakby działań magicznych, w tym sensie, że oto przekroczyliście pewną granicę i teraz już jesteście bezwolni. Teraz już przepadło. Już skończył się obszar na wasze jakby podejmowanie decyzji, wybory. Tak? Te wybory wykonujemy stale na nowo i wtedy dzięki temu stale na nowo jesteśmy w stanie w związku i tej bliskości z Chrystusem, bądź zaczynamy po prostu się odwracać i szukamy jakiejś swojej ścieżki, jakiegoś swojego swoich rozwiązań. Dobrze. Na tej drodze walki, tak, zaworem bezpieczeństwa pozostaje Boża łaska. Ona ogarnia nasze przegrane i jest tym konkretem, który pozwala wierzącemu pozostawać po stronie nowego życia i nie cofać się na stronę śmierci. Tak? To jest to. Myślcie o tym we właściwy sposób, że jesteście umarli, ale tak naprawdę Paweł nie przecież zapomina o tym, że wszyscy mamy tę samą jakby kondycję moralną, która się jakby nie rozpłynęła całkowicie. Tak? W związku z tym łaska zaczyna być tym właśnie zaworem, kiedy uderzamy nosem w ścianę, wiem, że mogę przyjąć ratunek i przebaczenie, bo chcę być z Bogiem po prostu. Tak? Bo cenię to, co Chrystus dla mnie znaczy jako podstawa życia, życia w wolności, sensu życia, wartości, rzeczy i radosnych, i trudnych. Dobrze. Niech nam tyle wystarczy. Niech nam tyle wystarczy opowieści o tym fragmencie. Do fragmentu tego po drugiej stronie spróbuję to jakoś sparafrazować, co Paweł jakby chciał włożyć w głowę tego hipotetycznego po prostu Żyda, który jest pod tym prawem, tak? Gdyby nie prawo, nie poznałbym samego siebie, swoich wewnętrznych sił i uwarunkowań. Choć wydawało mi się, że przez obcowanie z Bogiem Izraela jestem jakoś uprzywilejowany w stosunku do pogan, to jednak obcowanie to przyczyniło się do rozpoznawania głębszych pokładów zła we mnie, a ostatecznie przekreśliło wyobrażenia o wolności od zła. Wręcz przeciwnie. Nawet jeśli nie czynię tego, co poganie, to jednak wiem, że rozpoznaję to, jak dalece moje wnętrze jest w cieniu mojego własnego zła. Jeśli tylko usiłuję iść przez to wszystko o własnych siłach, zapadam się w śmierć. Przestaję widzieć możliwość przezwyciężenia tej wewnętrznej siły, która narzuca się tak bardzo i wciąż na nowo. Taka moja parafraza jakby tego, co mógł sobie pomyśleć ktoś, kto przechodzi ten element. Tak? Byłem blisko prawa i wydawało mi się, że będzie mnie to chronić. A moje jakby wewnętrzne doświadczenie i jeżeli tylko byłem uczciwy względem siebie, przyglądanie tego, temu, jak działam, okazuje się, że jest kwestią czasu, kiedy zawodzę. Pamiętajmy o tym, że po prostu te obrazy tutaj i tutaj tych ludzi to nie są znowu obrazy jakichś ludzi kompletnie podeprawowanych, którzy wszystko, co zrobią, to robią źle. No, Paweł takimi przykładkami się nie zajmuje. On mówi po prostu o pewnych generalnych kierunkach, tak? Kierunkach i sytuacjach, które jest tutaj pod prawem,
czy tam było generalnie, kiedy ktoś był właśnie poganinem i dokonuje zwrotu do Chrystusa. Dobrze, czyli widzimy, że tutaj mamy też ten obraz śmierci, pojawia się, jak na ironii, jakby w rezultacie kontaktu z prawem. I to no, dla uszu Żyda no, może brzmieć po prostu paradoksalnie, tak? Ale myślę, że Paweł tutaj jest dość uczciwy. Kilka uwag. Paweł zaczyna tutaj pewien język, też znowu metaforyczny, w którym nagle grzech zaczyna być jakby personifikowany. Czyli coś takiego zaczynamy tutaj jakby mieć, że w nas jest jeszcze ktoś, tak? Kto podejmuje decyzję, kto jakoś tam działa, co nie? No i jakoś to trzeba sobie jakoś rozwiązać. Co to Paweł co ma jakby na myśli przez taki jakby sposób mówienia. Po drugie, widzimy, że grzech, tak przynajmniej to mówi, że bez zakonu jest martwy. No, trzeba powiedzieć, że Biblia nam daje świadectwa wyraźne, że zanim przyszedł ten konkretny zakon, grzech człowiekowi był znany, ale też trzeba powiedzieć, że jakby pewne prawa, czy pewne jakby oczekiwania pewnych postaw, no człowiek jakoś dość wcześnie wyczuwał i dzielił na prawe i nieprawe. Więc tutaj jest to dyskutowane jakby z punktu widzenia tego konkretnego prawa, no ale wydaje się, że ta zasada nie może być ograniczona tylko do tej relacji konkretnej z prawem mojżeszowym, tak? I z Żydami. Czy coś chciałbym tutaj do tego jeszcze dodać? Myślę, że ten następny fragment będzie bardziej plastyczny, więc zwrócimy się do tego. Oczywiście ten zwrot jest trudny, tak? Ja żyłem bez zakonu niegdyś. I przyznaję, że jedyne skojarzenie, jakie na razie tutaj mam, bo wiemy, że Paweł adresuje jednak do kogoś pod prawem, no to jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, że jednak w okresie dorastania człowiek w którymś momencie jakby nie przyjmuje, nie odnoszone są do niego, do tego dziecka po prostu jakby ten cały bagaż prawa w takim stopniu, jak to było robione w odniesieniu do dorosłych. W szczególności, tym bardziej, jeżeli ktoś już potem jako mężczyzna decydował się na drogę faryzeusza, tak? To było jakby już zupełnie jeszcze podniesione. Więc ja przyznaję, że no, na razie mam takie jedne skojarzenie, tak? Że po kontakcie z prawem, w sensie wejścia z nim w formalny jakby podległość i pewną wewnętrzną uczciwość odnośnie przyjrzenia się sobie, co się we mnie dzieje, wchodzę w sferę śmierci. Kolejny obraz, tak? Śmierć. No i wydaje się, że po prostu Paweł tutaj gdzieś przez ten kod uważa jakby ten stan, w którym człowiek jest daleki od wolności, od poczucia pokoju z Bogiem, tak? Takie mam wrażenie, że ten obraz śmierci chyba tak to po prostu tutaj funkcjonuje. Dobrze. Ale widzimy, że nie prawo samo w sobie jest problemem. Idźmy dalej. No tak. Nie przyglądaj. Idź do przodu. Dobrze. Okej. Okay. Zróbmy drugą parę. Druga para jest, teraz będzie odwrotnie. Będzie pierwszy fragment będzie bardziej równomierny, a drugi no, trudniejszy. Spróbujmy. Dobrze.
pytanie, jakie tam było. Czy w takim razie... Cóż więc powiemy, że... Cóż wtedy? Czy mam grzeszyć dlatego, że nie jestem pod zakonem, lecz pod łaską? Tak? Zwróćcie uwagę. Powiedzenie teraz, że fragment poprzedni zakończył się sformułowaniem, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. To był 14 werset. Tak, grzech zatem nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. I zwróćcie uwagę, że dzięki temu, że przyjrzeliśmy się temu fragmentowi po drugiej stronie, tu, to teraz rozumiemy, dlaczego Paweł kojarzy w ogóle panowanie grzechu z byciem pod zakonem. Tak? Ponieważ bycie pod zakonem bez Chrystusa i tak jest wprowadzeniem w przestrzeń śmierci i bez drogi wyjścia. Tak? Stąd jest ta akcja z tym nie jesteście pod zakonem. Dobrze, czytajmy dalej. W porządku. Czy nie wiecie, że czemu oddajecie się jako niewolnicy w posłuszeństwo, niewolnikami stajecie się tego, czemu jesteście posłuszni? No, przepraszam. Niewolnikami stajecie się tego, czemu jesteście posłuszni. Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku usprawiedliwieniu. Lecz Bogu niech będą dzięki, że byliście niewolnikami grzechu, teraz zaś staliście się posłuszni z serca względem tego, któremu zostaliście przekazani zgodnie z nauką. Uwolnieni zaś od grzechu daliście się uczynić niewolnikami sprawiedliwości. Po ludzku mówię, przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze jako niewolnicze nieczystości i nieprawości ku nieprawości, tak teraz oddajcie członki wasze jako niewolnicze sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście niewolnikami grzechu, wolni byliście od stosunku do sprawiedliwości. Jaki więc owoc mieliście wtedy z tych rzeczy, z powodu których teraz wstydzicie się? Bo koniec ich to śmierć. Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, dawszy się uczynić niewolnikami Bogu, macie owoc wasz w poświęceniu, a na końcu żywot wieczny. Albowiem żołdy grzechu to śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Tak? Widzimy niewola, wolność, a raczej niewola, niewola w tym pierwszym obrazie. Popatrzmy na ten drugi obraz w 7 rozdziale. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? W żadnym razie, tak? To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby okazał ogrom swojej grzeszności, grzech przez przykazanie. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem co czynię, nie rozeznaję się w tym. Gdyż nie to, co chcę, to czynię, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli czego nie chcę, to czynię, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Teraz zaś to już nie ja czynię to, lecz mieszkający we mnie grzech. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie, które chcę, czynię dobre, tylko które nie chcę, złe. To czynię. Jeśli zaś czego nie chcę, czynię to, już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech, znajduję wtedy zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. Dostrzegam zaś inny zakon w członkach swoich, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum. I bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Umęczony bądź nieszczęsny ja, człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. Niech będą dzięki Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu. Ciałem zaś zakonowi grzechu. Podoba się?
No, kuzia juzia. Dobrze, jak to jest poukładane? Pierwsza część szóstego rozdziału, czyli te wersety 16 do 23, to jest miłe, bo przynajmniej regularnie. Na krawędziach jest taka ewidentnie jakaś zasada. Każde niewolnictwo ma swoje skutki, tak? I trzeba powiedzieć, że nie ma wyboru między niewolnictwem a nie niewolnictwem, tylko jest niewolnictwo jedno lub inne niewolnictwo. Tak? To jest język taki bardzo, który nam się podoba. Co nie? I współczesnemu człowiekowi na pewno byłoby w smak słyszeć, że albo jest niewolnikiem, albo jest niewolnikiem. Popatrzcie teraz na tę warstwę drugą. Stan obecny odbiorców w kontraście do stanu poprzedniego. Od poddania złu do poddania Chrystusowi. Tak? I na dole jest to samo. Taki sam kontrast. Od niewolnika grzechu do niewolnika Boga. Bardzo miło i regularnie. I w środku mamy zestawienie takie, w którym Paweł przypomina, że cała ta sprawa tej rozmowy jest mówieniem w sposób nadzwyczaj trywialny. I mówi to nie przypadkiem, bo mówi to do osób, którzy właśnie przejawiają sposób myślenia niewłaściwy. Tak? Czyli nie mówi ze względu na to, że są jeszcze, no właśnie, że się słabo czują na ciele, tylko dlatego, że rozpoznaje ich sytuację jako właśnie takich, którym trzeba pewne rzeczy wytłumaczyć od początku. I ten, ale zasadnicze wezwanie jest właśnie takie o wytrwanie i trzymanie się aktualnej drogi. Tak? Czyli, okej, aktualnej drogi. Po drugiej stronie, w siódmym rozdziale, mamy język znowu taki mniej może rygorystycznie, ładnie poukładany, ale tak to widzę mniej więcej. W pierwszej warstwie mamy dwa fragmenty, które pokazują jakby siłę grzechu. Ta siła grzechu polega na tym, że nawet rzeczy dobre zamienia na złe. Jakby w sensie skutków, w sensie ostatecznego jakiegoś ruchu, który wykonuje człowiek. Najpierw jest tak zwięźle określony, a potem jest obszerny obraz, który pokazuje, że człowiek, nawet który ma dobrą wolę, ostatecznie po prostu nie potrafi tej dobrej woli zrealizować. Ok? A w częściach, w tej warstwie drugiej, mam wrażenie, że pokazuje po prostu Paweł stan człowieka, który jest najpierw jakby pokazany, że sam nie rozumie właściwie swojej pozycji, tego, co rozumie, tego, co on właściwie wyczynia, tak? Tam jest sformułowanie, albowiem co czynię, nie rozeznaje się w tym, tak? Ale to nie rozeznaje się, no to jest jedna z form tłumaczenia, której można też powiedzieć, że jakby no, nie poznaje, czy nie rozumie siebie, tak? Czyli nie potrafię jakby zrozumieć, ogarnąć, dlaczego jest tak, jak jest, skoro wydaje mi się, że mogłoby być właściwie. I ten stan wewnętrznego jakby niewoli człowieka zostaje tutaj jakby dopowiedziany z tym, że w tym fragmencie, który kończy cały ten blok 6-7, pojawia się jednak pozytywny wykrzyknik, tak? Niech będą dzięki Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, tak? Krótko, bo jakby z całego kontekstu wynika, za co mają być te dzięki, tak? Bo w nim jest wybawienie i to zostaje dopowiedziane. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Dobrze, z grubsza rzecz biorąc, niewola, rozpoznanie niewoli, kontynuacja i znak, jak z tej niewoli można wyjść. Tutaj siła grzechu, która przetwarza i jakby doprowadza ostatecznie, że nawet rzeczy złe zostają jakby tak zagospodarowane, że na polu bitwy wygrywa jakieś tam zło. Dobrze. Przypatrzmy się znowu temu pierwszemu fragmentowi i znowu
przyjrzyjmy się no, paru takich drobiazgom w tym bardzo znowu obrazowym tekście. Paweł pokazuje, że nie ma człowiek wyboru pomiędzy wolnością a niewolą. To jest przykre. Przynajmniej taką wolnością, jakiej by chcieli przedstawiciele gatunku naszego, których zobrazował właśnie w 1.18.32, tak? Bogu mówią nie, będą żyli po swojemu. Myślą, że są wolni. Tak jest perspektywa Pawła. Nie są wolni, tyle że być może część z nich nie zdaje sobie z tego sprawy, a część z nich dzięki temu, że w którymś momencie zdają sobie z tego sprawę, zwraca się w swoim życiu w kierunku przeciwnym. Dobrze. Czyli Paweł nie widzi miejsca na taką wolność, która człowiekowi dałaby całkowitą swobodę robienia absolutnie co zechce. Tak? Dla Pawła taka wolność to ostatecznie niewola grzechu, której człowiek co najwyżej nie rozpoznaje jasno. Ostatecznie istnieje jedynie oddanie się grzechowi lub Bogu i jest to tak ścisłe oddanie, że Paweł konsekwentnie używa określenia bycia niewolnikiem bądź bycia w niewoli. Możemy więc pozostawać w niewoli grzechu albo w pewnym sensie w niewoli posłuszeństwa Bogu. Tak? Różnica jest taka, że pierwsza jest wyraźnie droga oddania grzechowi. Finał tego to jest śmierć. I jest to zaznaczone kilka razy. W pierwszej części tutaj, tak? W wersecie 16. Na końcu, kiedy to grzech zostaje również spersonalizowany jako pewien ten, który jakby płaci swoim wojownikom i tą zapłatą jest śmierć, albo usprawiedliwieniu jako zapłata marszu i bycia niewolnikiem w drugim kierunku, a tutaj żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu nasz. Czyli no, wydawałoby się, że Paweł nie mówi nic innego niż Stary Testament. Oto kładę przed tobą dwie drogi, tak? Życie i śmierć. Wybierz życie. No co ci szkodzi, no? No wybierz życie, no. Nie robi nic innego. Tak? To jest jedna rzecz. Poza tym, żeby wzmocnić swoich odbiorców, on im mówi jakby całą jakby grupę argumentów im podaje, aby się nie wycofali z tego niewolniczego stosunku, w jakim teraz pozostają. Tak? Mówi, że zyskali obietnicę życia, życia wiecznego w miejsce śmierci. Tak? Bóg udziela im takiego daru. To jest jakby pierwszy argument, który właśnie pokazałem wam tutaj z krawędzi. Po drugie, sami oddali się Chrystusowi jako Panu. To była ich wolna decyzja. Czyli odwracając się, w pewnym sensie zaprzeczyliby temu wszystkiemu, co właśnie teraz uznali za dobry ruch, za właściwe jakby dotychczasowe rozpoznanie swojej sytuacji. Do tego jeszcze dojdziemy. Jeszcze coś o tym powiem, tak? Potem ich obecne życie już zyskało, tak? Gdzie tu mamy? Wcześniej wstydziliście się, tak? Teraz macie owoc, a na końcu żywot wieczny, tak? Czyli zostaje jakby zestawione to, że po prostu ich życie poprzednie było takie, że ich własna ocena była taka, że po prostu wstydzili się tego, co robili, tak? Teraz to, co idą, ten kierunek jest czymś po prostu lepszym i lepszy ma finał, na który mogą czekać. Łaska, którą otrzymali wierzący od Boga, polega właśnie na tym, że zostali wyzwoleni z niewolnictwa grzechu, a poddali się posłuszeństwu Bogu ku życiu wiecznemu. Do tego właściwie zmierza cała ta argumentacja, dlatego to pytanie, które jest nad tym, jest kompletnie absurdalne, tak? Ponieważ nie jestem pod prawem, więc mogę grzeszyć, jest po prostu tezą zupełnie absurdalną do ich doświadczenia, które właśnie przeszli, które mają za sobą, tak? Właśnie poczucie życia, które
im się nie podoba, bo było poddane w jakiś sposób niewoli i zła, tak? To jest coś, co opuścili i Bóg im dał zasoby określone do tego, żeby to życie nowe mogło się toczyć jako coś przeciwnego do tego, co mieli. W związku z tym nagle ta próba wyjścia z tezą, że po prostu ponieważ nie jestem pod prawem, to mogę robić dowolne głupstwa, jest absurdalna. Tak? Dobrze. Przyjrzyjmy się jeszcze raz znowu temu językowi Pawła, bo te dwa fragmenty w szóstym rozdziale one są pod tym względem bardzo podobne. Tak? I znowu zrobiłem tak, że te fioletciki, tak? Nie ma ich tutaj wiele, ale po prostu chodzi o to, żebyśmy bardziej jakby odnotowali pewien sposób działania Pawła, jeśli chodzi o jego komunikację. Popatrzmy sobie na werset 18. Uwolnieni zaś od grzechu. Tak? Wyzwoleni od grzechu. No, jak wyzwoleni, to wyzwoleni, tak? Ale teraz popatrzcie, ile w tym całym fragmencie jest odniesień do tego, jaką przyjmują postawę, jak podejmują decyzje oni sami. No. Jesteście posłuszni. Tak? Tutaj. Czemu jesteście posłuszni? To jest jakby ogólny, w ramach ogólnej idei, jak pewne rzeczy działają. Tak? Ale no, odwołuje się do określonego po prostu decyzji, czy mam być posłuszny, czy mam nie być posłuszny. Potem jest powiedziane już wprost. Staliście się posłuszni z serca względem tego, któremu zostaliście przekazani. Tak? Paweł pochwala ich to, że obrali taki kierunek odniesienia się do tej nauki, którą im podano. Tak? Jak bowiem oddawaliście członki wasze, jako niewolnicze i tak dalej, byliście osobiście zaangażowani w to, że żyliście tak, jak żyliście kiedyś. Teraz, bo to jest w centrum, mamy apel, oddawajcie, róbcie to, zachowujcie się w taki, jak inny sposób, jako ci, którzy po prostu chcą być niewolnikami sprawiedliwości, którzy chcą zmierzać do tego, aby być uświęconymi przez Boga. Dobra. Zwróćcie uwagę, tu jest jeszcze jeden przykład, który mi się bardzo podoba. Dawszy się uczynić niewolnikami Bogu. Tak? Czyli ich decyzje obejmują również to, że mówią, potrzebuję pomocy od Boga, aby mnie kształtował. I Bóg mówi, Paweł mówi, niech was do tego nie przymusił, ani nie steroryzował, tak? To jest kwestia tego, że wy powiedzieliście Bogu tak. To wzywanie Chrystusa, wzywanie jakby, nie? Tak. Pomoc. Pomoc, tak? Ale to jest coś, co jakby zostaje w jakiś sposób, do czego owszem, Bóg cały czas przez wszystko, co nas otacza, zachęca nas tym czy innymi jakimiś impulsami, ale nikt nas jakby nie zwalnia od tego, aby w którymś momencie powiedzieć swoje tak, bądź swoje nie. Dobrze. Czyli myślę, że po prostu Paweł tutaj jakoś w tym fragmencie wyraźniej potrzebował zaznaczyć decyzje, które dokonali sami odbiorcy na drodze do Chrystusa i odkąd żyją jako wierzący, tak? Paweł nie proponuje adresatom rozwiązań magicznych, ani jakichś takich stłamszenia ich przez jakąś siłę. Nie są bezwolni w sytuacji zetknięcia się z Ewangelią i dlatego nie utracili możliwości podejmowania decyzji. Paweł apeluje i argumentuje za określonymi wyborami i określonym sposobem podejścia do zła, który jest częścią ich aktualnego doświadczenia. I jeszcze jedno. Odpowiedź Pawła, jak na dzisiejsze czasy, no, myślę, że byłaby bardzo politycznie niepoprawna. Paweł nie widzi miejsca na trzecią drogę, na stanięcie z boku, na niebranie udziału w tym świecie, przynajmniej z tej perspektywy. Jest świat Boga, Stworzyciela i Jego propozycji i Jego władania nad światem i jest przestrzeń, w którym po prostu człowiek może starać się jakoś odwracać wzrok od Boga i próbować żyć po swojemu.
jednak tak naprawdę życie skuteczne wymaga posłuszeństwa i życie odwracające się od Boga, ono też zamienia się w jakąś niewolę, w jakieś poddanie, tak? Tylko czy, pytanie, czy ktoś rozumie chociaż, czy dostrzega to, że jest niewolnikiem. Dobrze. To czas nam przejść na ten fragment Dobrze, no to ewidentnie Paweł po prostu musi tutaj się uporać z kolejnym zarzutem przeciw temu, żeby prawa nie oskarżyć o jakąś złą rzecz, bo ktoś mówi, że po prostu może jest dobre, ale widocznie jednak tak jest struktura działania tego ułożona, że prowadzi do złego. No więc Paweł mówi, dobre nie prowadzi do zła. I widać, że po prostu ten cały fragment jakoś koncentruje się na stanie woli człowieka i na tych wewnętrznych jakichś przepychankach, które są ubrane w sposób bardzo różny przez Pawła w tych obydwóch rozdziałach, w szóstym i siódmym. I widzieliśmy, że właściwie i w szóstym, i tutaj ten czynnik odpowiedzialny za nasze ostatecznie jakby złe działanie, złe decyzje, przeciwne temu, co nawet rozpoznajemy jako dobre, no jest personifikowany i tutaj no jest pokusa, żeby zacząć myśleć, że w nas coś tam siedzi, tak? Wątpię, czy Paweł coś takiego ma na myśli. Dobrze, ale generalnie mam wrażenie, że w tym fragmencie Paweł przyjmuje pozycję kogokolwiek, kto jest pod wpływem prawa, ale w wersji, po pierwsze trochę skrzywionej, to już wam mówiłem, bo bez Chrystusa, a po drugie pokazuje człowieka w sytuacji jego szczerych pragnień, walki o podobanie się Bogu, przestrzymanie się tradycji. Pokazuje Paweł osobę uważną, gruntownie autokrytyczną, refleksyjną, a przede wszystkim też jeszcze jakby w tym wszystkim po prostu szczero, tak? Tak jakby mam wrażenie, po prostu ktoś opowiada komuś, jak się zmagam ze sobą i dzieli się z tym, jak to wychodzi. Oznacza to, że, bo czasami są spory, czy Paweł tutaj mówi o sobie, czy nie. No i ja w swoich tam różnych latach czytania tego fragmentu mówiłem, a raz mówi, a pewnie mówi o sobie, jaki problem, tak? No przecież ja też doświadczam po prostu tych zmagań, to czemu miałby Paweł nie pisać tutaj o sobie? No, może by i mógł, ale myślę, że kiedy przemyślałem jakby całość, jakby konstrukcji, strategię argumentacji Pawła, to myślę, że Paweł właśnie mówi o kimś dowolnym, kto jest pod prawem, ale jeszcze nie spotyka Chrystusa, natomiast na końcu Paweł się ujawnia, że jest wyjście. Ten człowiek nie ma wyjścia, ale Paweł mówi, jest wyjście, tak? Jest wyjście z tego ciemnego kręgu, z tego ciemnego lasu. Dobrze. W związku z tym, że myślę, że zastosował pewną taką figurę, w którym jakby się wciela w takiego kogoś. Popatrzmy, jak to działa. Niektóre rzeczy są proste na całe szczęście, a niektóre nie chcą być takie proste. Popatrzcie na pierwszą cząstkę. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą. Aby okazał ogrom swojej grzeszności, w domyśle grzech przez przykazanie. Tak? Złe przez dobre. Posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć. Ten motyw w sposób pojawił się w poprzednim, ale tutaj jakby zaczyna być zaangażowany jakby w inny ciąg argumentacji. Potem się pojawia właśnie to rozpoznanie swojego stanu, w którym człowiek po prostu sam nie wie, co o sobie myśleć i nie rozpoznaje siebie w tym właśnie, co, że ma po prostu pewną wewnętrzną dychotomię, której nie potrafi ogarnąć, tak?
Potem następuje taki szereg, tak? Zobaczcie, gdzie pierwsze elementy są prawie identyczne. Już żeby nie rysować tego w dół, to wybaczcie, zrobiłem to sznurkiem, tak? Ale zobaczcie, że te wersety są prawie identyczne. Gdyż nie to, co chcę, to czynię, ale czego nienawidzę, to czynię, tak? To jest to? Albowiem nie które chcę, czynię dobre, tylko które nie chcę, złe, to czynię. Treściowo jest to dokładnie to samo, tak? Mogłem to znowu zrobić tak równolegle, ale wtedy by mi się nie zmieściło na slajdzie, więc pozwoliłem sobie tutaj Wam dać to, żebyście tylko zobaczyli, że te frazy są rzeczywiście treściowo identyczne. Potem jest, pojawia się coś takiego. Najpierw zobaczmy dół. Jeśli zaś czego nie chcę, czynię to, już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Czyli jakby podsumowanie króciutkie pewnego mechanizmu, że coś bym chciał i kusia już nie idzie. No. I nie wiem, dlaczego nie idzie. Coś we mnie się dzieje takiego, co powoduje, że mi mówi stop i wrzuca mi coś innego. A teraz w wersji rozbudowanej zostaje to przeznaczone tutaj tak. A jeśli czego nie chcę, to czynię, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. To po pierwsze, tak? Czyli zakon mówi coś innego, co ja czynię, a co rozpoznaję, że ostatecznie jest złe. Więc zakon ten, co do treści pewnej rzeczy, jest dobry. Teraz zaś to już nie ja czynię to, to nie ja, poproszę. Czynię to, lecz mieszkający we mnie grzech. Ok, bo tu sobie podzieliłem to bardzo drobno, wybaczcie. A jeśli czego nie chcę, teraz zaś to już nie ja, potem jest kwestia czynienia, potem czynię to, ale jest pokazane jakby, że to coś, ktoś inny i potem zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ok. Aha, ok. Jeśli czego nie chcę, to już nie ja, czynię, zakon jest dobry. Dobrze. I to jest ta rzecz, ale jednocześnie jest pokazane to, że we mnie dzieje się coś dziwnego. I na końcu mamy, wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro, mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Znajduję wtedy zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Tak? Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Znajduję wtedy zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Czyli te fragmenty A i C, one są bardzo jakby wyraziście podobne. Natomiast tutaj w tym B i B1 mamy trochę więcej zamieszania, bo z jednej strony Paweł chce wykazać, że zakon jest dobry, ale z drugiej strony chce pokazać, że ktoś mi przeszkadza. W A1 i w A2 jest pokazane tylko, że nie robię tego, co chcę. W B jest pokazane, co jest za tym, co się za tym kryje. I tutaj pojawia się mieszkający we mnie grzech. Tak? Jako dopowiedzenie. I objaśnienie. Tutaj również już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Tak? Grzech spersonifikowany. Tak, grzech spersonifikowany. Zwróćcie uwagę, że zaczynamy tutaj po prostu, jest cała się tworzy jakby siatka określeń dziwnych. Ja, nie ja, umysł, grzech, ciało grzechu, duch i cała w tym rozdziale 6 i 7 jest cała grupa zaangażowana do wyrażenia tego, jak to jest z człowiekiem, który w środku toczy walkę o taki sposób bycia i życia i taki projekt samego siebie bądź inny projekt. Tak? I ten projekt jest albo ukierunkowany i zasila się tym, co podpowiada Bóg, albo człowiek zaczyna po prostu odwracać się, próbować sam jakby kreować tą swoją rzeczywistość, tak? Dobrze.
tym fragmencie niewola zostaje pokazana jako stan niemożności sprawowania życia wedle tego, co uznaje człowiek za dobre. I dodajmy, w tym miejscu Paweł mówi o tym dobru, które pokrywa się z dobrem wskazanym przez prawo. Tak? Czyli zwróćcie uwagę, że ten człowiek nie jest zbuntowany tutaj. Tak? On ma dobrą wolę. Tak? I nagle zaczyna po prostu odkrywać, że nie może jej zrealizować. I to jest, podejrzewam, ukłon Pawła wobec tych wszystkich swoich rodaków, co do których on wie, że oni nie są zbuntowani całkiem wobec Boga. Tak? Ale jeżeli uczciwie pracują nad sobą i nad tym, nad swoją pobożnością, to w sposób nieuchronny muszą się zmierzyć z tą sytuacją. I teraz jest pytanie, jakie jest ich odpowiedź? Czy potrafią sobie to odpowiedzieć bez Chrystusa? Paweł mówi, nie ma wyjścia bez Chrystusa. Chrystus jest jedynym wyjściem w tej całej sytuacji. Tak? No dobrze. Czy macie jakieś pytania? To jest za 5 pierwsza, ja właśnie się rozgrzewam. Czy macie jakieś pytania? Nie macie pytań, tak? Bo mówiąc krótko, jeżeli byśmy to zrobili, to znaczy, że i teraz przerwali, to nie podsumujemy tych rzeczy. I przede wszystkim znowu nie zrobimy tej wisienki na torcie, czyli tego środkowego fragmentu. No tak to by wyglądało, jeżeli bym miał teraz wziąć i zakończyć. Jeżeli mamy jeszcze iść dalej, to jest decyzja ojca, kierownika, dyrektora, przepraszam. No ja myślę, że tak 15 po pierwszej to... Dobrze, 20 minut wytrzymacie jeszcze. Dobra, to przerwa jakaś była, jedliście, piliście, możecie jeść, możecie pić. Dobra. Dobrze. To teraz pozwólcie jeszcze kilka rzeczy, jeśli chodzi o ruchy, jakie się dzieją w tych rzeczach. Jakieś już tutaj wam rzeczy powiedziałem, ale pozwólcie, że jeszcze odrobinę dorzucę. Tak? Czyli mamy sytuację taką, że w każdym z tych bloków wykonuje się jakiś ruch. Tak? Z jednej strony Paweł w tym pierwszej odpowiedzi mówi ruch przez śmierć starego mogę wejść w nowe życie. To jest jedna rzecz i chodzi o to, żeby w tym nowym życiu być i być oddanym Bogu. Tak, tak jak Chrystus jest teraz w bliskości Boga. W drugim fragmencie mówi, przeszliście z niewoli grzechu do niewoli Bożej, w której po prostu jesteście ukierunkowani na życie. Okej. Razem widzimy, że ta śmierć duchowa i niewola grzechu poza prawem, gdzieś w ogóle pokazuje, jest przejście do nowego życia i wolności w Chrystusie. Tak? Do wolności, która tutaj jest nazwana niewolą. Bo jest wolnością od rzeczy tych, które były dla nas nieznośne, tak? Od niewoli grzechu. Z grubsza rzecz biorąc, chodzi o to, że pokazuje jakiś tam sposób ludzi, którzy z pogaństwa weszli do relacji z Chrystusem. Po drugiej stronie mamy Żydów, którzy są pod prawem i dzięki temu ostatniemu sformułowaniu tutaj, temu wykrzyknikowi o Chrystusie, widzimy, że Paweł jakoś podpowiada, że z tej sytuacji, w której oni są, z jednej strony blisko Boga i w obecności prawa, jest wyjście na wolność, jest wyjście, możemy sobie dopowiedzieć, dzięki łasce Boga, właśnie ze stanu pogrążania się w swoich własnych potyczkach i w swoim własnym jakby niemożności zapanowania nad samym sobą w sferze moralnej. W środku fragment centralny, którego jeszcze nie omówiliśmy, jest zmiana z kolei ruch od związku z prawem, bliskiej relacji z prawem i podległości prawu, do związku z Chrystusem, jako naczelnego związku, który ma dominować w życiu chrześcijanina. Dobra.
Co jeszcze? Pozwoliłem sobie jakoś podsumować te nasze bloki razem. I no tak to mniej więcej wyszło, tak? Łaska Ewangelii dla tego szóstego rozdziału wyzwala od życia pod dyktando do zła i wzywa do życia oddanego Bogu. Paweł oczekuje odpowiedzialności chrześcijan. Wzywa do przyjęcia właściwej perspektywy posłuszeństwa i wytrwałości. Po drugiej, ostatecznie, ponieważ to jest element akcentowany najbardziej w ramach tego drugiego fragmentu, tylko łaska Wybawiciela daje zdolność do prowadzenia życia czerpiącego z Boga bez zła jako hamulca i stałej przyczyny poczucia porażki. Tak? Czyli nasze porażki przegrywają z miłością i łaską Chrystusa. To nie jest tak, że zło się już nie odzywa, ale widzimy rzecz większą, która pozwala nam iść przez życie pomimo porażek i rozpoczynać rzeczy od nowa i iść dalej. I w tym właśnie jakoś odzywa się, że dla tych wszystkich posłów tutaj tych problemów, krzywych podejść, no to odpowiedzi Pawła bazują na tym, co człowiek doznaje, doświadcza, otrzymuje od Boga, a co wydaje się, że tak najbardziej czytelnie zawarł w Rzymian 5, 1 do 11. W związku z tym no pozwoliłem sobie jakoś tam potytułować te poszczególne części. Zostawmy to już. Spróbujmy. Tak, wejdziemy teraz. Więc spróbujmy wejść w ten tekst centralny. On jest taki, że czasami to sobie poczytacie tam w internecie. Czasami jest tak, że struktura tekstu no, trochę nam pomaga, a w każdym razie nie przeszkadza. Nie? A czasami pomaga bardzo. I mam wrażenie, że to jest taki właśnie fragment. Pozwólcie, że go przeczytam. Czyż nie wiecie, bracia, doznających przecież zakon, mówię, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem, jeśli jest żyjącym mąż, cudzołożnicą zostanie okrzyknięta, jeśli przystałaby do innego mężczyzny. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od tego prawa i nie jest cudzołożnicą, przystawszy do męża innego. Czy to, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzane przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani. Tak, iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Troszkę kiedyś miałem inną budowę tego wszystkiego, ale po przemyśleniach zmodyfikowałem, także względem prezentacji tutaj wcześniejszych troszeczkę się zmieniło. Komunikat Pawła jest prosty, tak? Nie, że my jemy już i nie działamy według przepisu, który nas pogrążał z powodu naszej podatności na grzech, ale też jakby tej naszej skłonności do grzechu, tak? Do zła. Te nasze poprzednie fragmenty w 7 rozdziale w jakiś sposób pokazywały, że z jednej strony coś w nas jakby jest takiego, że mamy trochę skłonności, żeby coś pokręcić, no i mamy trochę podatności na to, żeby się dać złapać. No i to razem powoduje taką mieszankę, że zwykle po prostu musimy być rozważni, co robimy i jaką drogę obieramy. Tutaj już Paweł jakby korzysta troszeczkę z tego, chociaż mówi coś wcześniej w sensie linearnym od tego tekstu w 7 rozdziale. Ale już pokazuje, jaką ma perspektywę, tak? Uwolnienie od zakonu,
umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak? A to opanowanie linearnie jest opisane dopiero niżej tam, poniżej w tym 7 rozdziale. Dobrze. Czyli mamy dwie warstwy. W pierwszej warstwie widzimy jakby zmiany małżonka, tak? Śmierć, która prowadzi do wolności, do nowego związku małżeńskiego z Chrystusem. To jest pierwsza ta warstwa, tak? Umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, w domyśle prawo, i tam u góry jest jakby rozwinięte to poprzez obrazy i tyle. Innymi słowy, rozwiązany został związek ucznia Jezusa z prawem, i to jest tekst przede wszystkim do judeo-chrześcijan. Dokonało się uwolnienie od prawa. Paweł nie odpowiada, ale wydaje się, że jest to naturalna konsekwencja śmierci dla grzechu, tak? No już tu jednak wyjaśniłem, dlaczego po prostu Paweł ten podleganie grzechowi z podleganiem prawa wiąże. Więc to właściwie możemy zostawić. Warstwa druga jest troszeczkę niedopowiedziana, tak? W jaki sposób jesteśmy w nowej pozycji, aby wydawać owoc Bogu, ale jakby ten nowy porządek tej służby nie zostaje jasno określony. Tutaj w wersji B1 widzimy tylko, że odwracamy się od pewnej rzeczy, a w części najbardziej akcentowanej po pierwsze zostaje potwierdzone, że już nie działamy według przestarzałej litery. To jest ważne, bo to mowa o prawie. Ale w nowości ducha. I ta jedyna rzecz, nowość ducha, służba w nowości ducha jest jedynym kodem, który będzie potem potrzebny i on jest wskaźnikiem do tego, co będzie ważne w tych całym bloku od 12.1 do 15.13. O jaką nowość ducha chodzi i jaka jest treść tej reguły, która ma nas teraz jakby prowadzić na drodze tutaj z Bogiem i pośród ludźmi. Wykorzystał tutaj Paweł obrazowy język z tej pierwszej części, który moim zdaniem wcale nie jest zupełnie jasny, bo jak się tak czyta to ten fragment, tą cząstkę A1, to ona, mam wrażenie, jest troszeczkę zagmatwana, tak? Paweł jakby się nie mógł zdecydować, jakiej metafory chce użyć. Na czym rzecz polega? Paweł miksuje w tym krótkim fragmencie dwa obrazy. Raz mówi, że to my umarliśmy dla prawa. W związku z tym wymogi prawa oczywiście dotyczą wyłącznie żywych, ale myśmy umarli dla prawa. Ale zaraz się pojawia sytuacja taka, w której to powiedziane jest, że to prawo umarło. Tak? Jak to brzmi? Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem. Ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. Rzecz w tym, tylko że w tym obrazie, który teraz Paweł rozwija, no tym mężem jest prawo. No i potem zostaje ten mąż, prawo, zastąpiony mężem Chrystusem. Więc w tym naszym tekście zaczynają być zmiksowane dwa te obrazy. I to jest ten moment, w którym czasami retoryka się przydaje. Tak? Ja się chcę wrócić do poprzedniego męża, to jest cudzołóstwo, nie? No głupia sprawa, co nie? No ale jak umarł, to już nie ma tematu. No umarł. To już byłaby zupełnie inny temat. Dobrze, więc teraz zobaczcie, jak te dwa obrazy zostały zmiksowane w tą wypowiedź i jak to sobie Paweł poukładał. Zobaczcie. Czyli układ koncentryczny A, B, A. Na krawędziach mamy teksty równoległe, rozdzielone. Pierwszy to jest, czy nie wiecie, bracia, że znających przecież zakon mówię, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Wydaje się, że jest jednak mowa o tym człowieku, dopóki ten człowiek żyje. A na dole, przeto bracia moi i wy umarliście, czyli wy ludzie, tak, dla zakonu.
Czyli tu mamy w tych pierwszych cząstkach sytuację, kiedy to my umieramy, wierzący umierają dla zakonu. Okay? A teraz albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. Od tego momentu zaczyna się obraz drugi. Czyli teraz już jest mąż prawem i żeby ona prawnie mogła wejść w związek z kimś innym, ten mąż musi umrzeć. Tak? Umarliśmy my zakonu, dla zakonu, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych. Ale w tym momencie występujemy w roli kobiety, tak? Oblubienicy. W związku z tym, a istota jakby całej jakby przemiany w życiu kogoś, kto wcześniej był pod prawem, a teraz się zwraca do Chrystusa, zostaje ujęta poprzez rozbudowanie tego zapoczątkowanego obrazu. A zatem, jeśli jest żyjący mąż, cudzołożną kobietą zostaje okrzyknięta, jeśli przystałaby do innego mężczyzny. Jeśli by jednak mąż zmarł, żyjący mąż, zmarły mąż, wolna jest od tego prawa i nie jest cudzołożnicą. Zostanie ukrzyknięta cudzołożnicą? Nie jest cudzołożnicą, tak? Jeśli przystałaby do innego mężczyzny, przystawszy do męża innego. Jasne? Tak. Okej. Okay. Czyli tu jest pokazane dla swoich rodaków, Paweł mówi tak. Z przyjściem Chrystusa czas prawa jako regulatora naczelnego waszego bycia tutaj minął. Chrystus jest tym regulatorem istotniejszym i to, co jakby z Jego nastaniem zostaje nam dane do tego, by teraz jakby porządkować swoje życie moralne, swoje życie generalnie. Paweł mówi, że prawo umarło, ale prawo mogło umrzeć tylko dlatego, bo w innym miejscu stwierdzi, że Chrystus jest spełnieniem prawa. Jest spełnieniem i finałem. Jest celem. Czyli prawo nie istniało dla samego siebie, ale było czymś właśnie jak przewodnikiem do nastania Chrystusa. No więc chwilą, kiedy Chrystus przyszedł, to z woli Boga jakby coś, co było czasowe, zakończyło swój żywot, nie żyje, co nie znaczy, że prawo jest nazwane złym, bo nie jest nazwane i to będzie za chwileczkę. Nie jest do niczego nieużyteczne, jest użyteczne. Paweł zwrócił uwagę z całego Starego Testamentu i prawa argumentował po to, żeby ci odbiorcy mieli właściwie rzeczy w głowie, ale ten sposób odniesienia do prawa, z którym Paweł polemizuje, no z definicji był po prostu w ogóle wadliwy. Tak? I Paweł wydaje się, że jakby używa innego argumentu, aby dla tych, którzy są nieprzekonani, mówi, z Chrystusem na pewno tamta część już nie może być tak traktowana, jak była przez was. Próba usprawiedliwienia przez uczynki prawa była wadliwa od początku, ale jakby się ktoś jeszcze chciał bardziej tego trzymać, to mówiąc tylko, związek z Chrystusem, z Mesjaszem jest niewspółmierny do tego związku, tak? I chodzi Bogu o to, żeby człowiek był w tym związku teraz przede wszystkim. Tak myślę, tak sobie to wyobrażam. I w tym fragmencie, który zaraz tam potem następuje, wydaje się, że Paweł, bo to jest tylko obraz, który ma przygotować na to, co jest w akcentach, tak? Czyli to jest tylko obraz mówiący Żydom, pozostawiając prawo na rzecz Chrystusa, nie popełniacie żadnego wykroczenia, jesteście we właściwym miejscu, idziecie we właściwym kierunku. Tak? I zwróćcie uwagę, tutaj jest w takim razie obraz uwolnienia od prawa na rzecz Chrystusa, a potem tutaj mamy, lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani. Czyli znowu my umarliśmy, tak? My umarliśmy i uwolnienie od zakonu. Ten fragment zbiera jakby dwie rzeczy, tak? Które się rozwijały tutaj obrazowo.
aby teraz, i o to chodzi, aby owoc wydawać dla Boga, w przeciwieństwie do tego, co było robione wcześniej, aby rodzić owoce śmierci. Albowiem, gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzane przez zakon były czynne w członkach naszych. Tak? Więc Paweł tutaj wraca do argumentacji, która ma uzasadnić, że bycie pod zakonem wcale nie powodowało to, czego można było oczekiwać tylko i wyłącznie. Tak? Okazuje się, że Paweł już uprzedza to, co będzie w dalszej części od 7.7 dalej, że zakon w istocie nie rozwiązuje problemu. Nie rozwiązuje problemu, przed jakim stoi każdy człowiek. W związku z tym, kiedy przychodzi Chrystus, teraz jest możliwość służenia Bogu w nowości ducha, nie według przestarzałej litery. Akcent w całości pojawia się na tym, że nie musimy iść dalej za prawem, nie musimy wracać się do prawa. Czyli kiedy stara się w tej sferze praktycznej odpowiedzieć swoim adresatom coś o ich relacji do prawa, to mówiąc krótko tak. Ci, którzy uwierzyli, Żydzi, w Chrystusa, nie mają powodu wracać w tą zależność. Poganie nie mają powodu być wrzucani w tą zależność. No i dobra. To bym powiedział w takim razie, że ten centralny elemencik, no nazwałbym tak, czas prawa jako regulatora życia poddanego Bogu minął. Musicie liczyć na to, że ja po prostu też używam tu jakichś skrótów myślowych. Tak? Więc w to zdanie trzeba wrzucić to wszystko, co Paweł sam mówi i sam robi. W tym liście posługiwał się prawem do argumentacji na rzecz Chrystusa, prorokami, pismami, psalmami, więc polemizuje z jakąś patologią, tak? Ale też mówi, że rzeczywiście pojawia się czas jakiejś nowej jakości bycia z Bogiem, która ta jakość po prostu będzie wpływać na to, że będziemy w stanie podejmować decyzje nadążające za wolą Boga. Tak? Szukając takiego życia, które po prostu będzie Bogu się podobać. Dobrze. Czas prawa jako regulatora życia poddanego Bogu minął. Śmierć prawa, przestarzała litera, to są te określenia, których Paweł używa. Ci, którzy zaufali Chrystusowi, służą Bogu według nowego duchowego porządku. Nowego, choć niekoniecznie są tu treści, których Stary Testament nie zna, wręcz przeciwnie, zna. Tak? Dobrze, dziękuję. Przedłużyliśmy, ale daliśmy radę. W związku z tym niczego następnym razem kończyć nie będziemy.